Witamy i zapraszamy do oglądania programu, w którym m.in. pieniądze na drugi etap remontu grabówki, gala na Dzień Edukacji Narodowej, prace Wilkonia w Płockiej Galerii. Pod koniec sierpnia zakończył się pierwszy etap remontu grabówki i po kilkumiesięcznej przerwie ulica została ponownie udostępniona dla ruchu. Cały ten pierwszy etap kosztował nas jak na razie 4 miliony, nieco ponad 4 miliony, 4 miliony 78 tysięcy. W tym milion złotych to efekt promesy, jaką uzyskaliśmy z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji już 9 lutego 2011 roku, a który to milion ma być nam przekazany z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej. Teraz władze miasta przystąpiły do drugiego etapu prac, polegającego na stabilizacji osuwiska i wzmocnieniu brzegu Wisły. Na realizację pierwszej części zadania w tym etapie Płock otrzymał 2 600 000 zł z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Reszta potrzebnej kwoty, czyli ponad 600 000, będzie pochodzić z budżetu miasta. Roboty w terenie już się rozpoczęły i jeśli pogoda będzie sprzyjać, potrwają około 8 tygodni. W przyszłym roku planowana jest realizacja drugiej części prac, które zabezpieczą teren przed groźbą osunięcia. W Dniu Edukacji Narodowej, popularnie zwanym Dniem Nauczyciela, w Szkole Muzycznej odbyła się gala. Były kwiaty, gratulacje i nagrody prezydenta Płocka. Uhonorowano nimi 58 nauczycieli i 9 dyrektorów szkół. Nagrody wręczyli prezydent Andrzej Nowakowski i jego zastępca Roman Siemiątkowski. Do placówek oświatowych prowadzonych przez miasto uczęszcza ponad 21 tysięcy uczniów. Nauką, opieką i wychowaniem czuwa nad tymi dziećmi ponad 2430 nauczycieli zatrudnionych przez nasze miasto. 2430 nauczycieli, jest mi miło poinformować, że aż 58% to są nauczyciele z najwyższymi kwalifikacjami. Są to nauczyciele, którzy mają najwyższy stopień awansu zawodowego, czyli są nauczycielami dyplomowanymi. 20% nauczycieli posiada stopień nauczyciela mianowanego. Te liczby świadczą o tym, że w Płocku mamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. W ratuszu odbyła się wojewódzka konferencja na temat partnerstwa międzynarodowego w edukacji. Wzięli w niej udział pracownicy instytucji odpowiedzialnych za organizację, nadzór i realizację kształcenia zawodowego na Mazowszu oraz przedstawiciele pracodawców. Wśród prelegentów był zastępca prezydenta Roman Siemiątkowski. W swoim wystąpieniu mówił o pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej na realizację projektów w płockich szkołach, a także o współpracy w zakresie edukacji z miastami partnerskimi Płocka. Od 2000 roku w czasie wakacji nauczyciele z Fort Wayne prowadzą w Płocku kursy nauki języka angielskiego. Także dzięki współpracy z naszymi miastami partnerskimi organizowane są w Płocku wakacyjne, konwersacyjne warsztaty językowe dla uczniów płockich szkół ponadgimnazjalnych. Warsztaty prowadzone są przez lektorów, dla których dany język jest językiem ojczystym. Konferencja była też okazją do podsumowania autorskiego projektu Leonardo da Vinci – Uczenie się przez całe życie, zrealizowanego przez Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku. Od 15 października w autobusach komunikacji miejskiej ankieterzy liczą pasażerów. Celem prowadzonych badań jest optymalizacja oferty przewozowej. Chcemy w tej chwili poznać, jaka jest rzeczywiste przepustowość poszczególnych linii. Ilu pasażerów na jakich liniach korzysta, ilu pasażerów korzysta z pełnych biletów, z biletów ulgowych, czyli pełna informacja o potokach tak zwanych pasażerskich. Komunikacja miejska świadczy usługi transportowe nie tylko dla Płocka, ale także dla gmin ościennych. Te badania na tych liniach podmiejskich posłużą nam do tego, żeby określić, czy ten rozkład, który my proponujemy, czy ta ilość tych linii jest optymalna z punktu widzenia również finansów. Zbieranie informacji potrwa do początku grudnia. Wszyscy ankieterzy posiadają w widocznym miejscu identyfikator. Komunikacja miejska prosi pasażerów o wyrozumiałość i pomoc ankieterom poprzez okazywanie biletów i odpowiadanie na zadawane przez nich pytania.
W Urzędzie Miasta uruchomiono punkt wydawania korespondencji awizowanej przez gońców. Dzięki temu czas wydawania przesyłek wydłużono do godziny 18. Korespondencja odbiera się w pokoju numer 4 w budynku D. Wejście od ulicy Zduńskiej w poniedziałki, wtorki, środy od godziny 7.30 do 18, a w czwartki i piątki od 8.30 do 18. Józef Wilkoń, światowej sławy ilustrator, malarz i rzeźbiarz, zawitał ze swoją twórczością do Płockiej Galerii Sztuki. Na wystawie można obejrzeć około 200 dzieł, w tym wiele nowych i dotąd nigdzie nie publikowanych. Są wśród nich prace inspirowane postacią Don Quixota. O swojej fascynacji bohaterem literackim stworzonym przez hiszpańskiego pisarza Cervantesa artysta mówił podczas wernisażu. Powierzchownie w literaturze czytelnik bez refleksji może odnieść wrażenie, że ma do czynienia z idiotą. Na całe szczęście w literaturze, w kulturze światowej żyje kilku takich idiotów, którzy mieli potrzebę i odwagę sprzeciwić się rzeczywistości tego świata. Przez swój romantyczny pierwiastek widzenia mieli odwagę głosić honor, kult miłości. Ekspozycji towarzyszył katalog przygotowany wspólnie z artystą. Wydanie publikacji wsparł Urząd Miasta. Prace wybitnego twórcy można podziwiać w Płockiej Galerii do 6 listopada.